jestem stójkowcem, bo wywodzę się teoretycznie z boksu, ale wywodzę się z drugiej strony też z klubu typowo parterowego. Także myślę, że i jedna płaszczyzna, i druga jest mi tak samo dobrze znana. Typowy boks, który ja trenowałem od juniora, daje jednak różnicę, co widać po moich walkach, że ta moja stójka robi robotę. Trudny jest pas zdobyć, ale jeszcze trudniej go obronić. Do każdej walki staram się przygotować taktycznie, na każdego zawodnika inaczej. Jakbym w każdej walce pokazywał tylko, co u mnie jest najlepsze, to nie z każdym bym wygrywał. Trzeba umieć wyciągać z przeciwnika najsłabsze jego strony i tymi jego najsłabszymi stronami wygrywać. Szymański przyzwyczaił nas do tego, że nie potrafi toczyć nudnych pojedynków. Teraz, żeby obronić pas, będzie musiał zmierzyć się z bardzo wymagającym zawodnikiem z Brazylii. Wierzę, że bez względu na to, kto wygra tę walkę, to pokaże prawdziwy kunszt na miarę mistrzostwa naszej organizacji. A pięciorundowy pojedynek po raz kolejny oczaruje fanów. Zapraszam wszystkich fanów, kibiców na galę w katowickim Spodku, która odbędzie się 15 października. Na pewno będę tam w najlepszej swojej formie i będę bronił tego tytułu, aby on został w Gold Teamie. Hej!